Witam, Triwichu 1993, to jest kolejny odcinek Random Playa, tym razem jest to Project Zomboid. To jest gra typu Sandbox Zombie Survival, o tyle powiem. Te trzy rzeczy, niestety jest jeszcze dosyć wczesna, znaczy gra jest, nie jest tak wczesna, bo ona już ma kilka dobrych lat, ale ona nie ma, że tak powiem, tyle... Jeszcze tyle rzeczy tam, no jest dużo, ale jeszcze cały czas gra jest w produkcji. No ale jest, gra jest dostępna na Steamie, tak samo jak na Desura i tak samo, jeżeli ktoś kiedyś kupił na Desura, to będzie miał tą grę, będzie mógł dostać bardzo, w bardzo prosty sposób klucz, żeby sobie pograć na Steamie. No ale cóż. Postać na początku wybieramy, to jest chyba zrozumiałe w każdej grze survivalowej, tylko nie wiem czemu nie mogę klikać. No tak. Wiecie co? Dajcie mi chwilę, a ja... To pewnie przez to, że zmieniałem rozdzielczość. No cóż, dobra, naprawiłem guzik losowo, więc teraz działa ładnie, więc możemy sobie, wybierzemy sobie Murzyna, Daniel Anderson. Okej, może być typ ciała, mnie nie obchodzi, nic mnie z tych rzeczy nie obchodzi. Tu jest więcej, że tak powiem, do zrobienia. Wybieramy zawód, który jest bardzo zmieniający rozgrywkę, na przykład strażnik ochrony. Na to nocny marek dostajecie, czyli potrzebujecie mniej snu, możecie dłużej wytrzymać bez snu. Pracownik budowlany to gruba skóra, czyli zmniejsza, mniejsza szansa na przebicie skóry. I budowlaniec, szybka budowa barykad, bo możemy tutaj budować ściany, drzwi i tak dalej, i tak dalej. Strażnik parku, no to w deszczu nic mu się nie stanie, może sobie chodzić po deszczu. Policjant, no to z bronią palną lepszy ten. I strażak, praca toporem, szybciej rozbija drzwi toporem, strażak i szybsze zamachy. Ogólnie powiem wam, że strażak jest fajny, jak się znajdzie topór. To będzie wasza główna broń, topór, tak samo nóż kuchenny jest bardzo dobry, bardzo, bardzo dobry. No ale cóż. No to ja weźmiemy sobie strażaka i teraz jeżeli chodzi o to, wybieramy parę, no ja wybiorę siłę, dodatkowy ten. I musimy jeszcze 4 na minusie wybrać, że tutaj dałem słabą głowę, bo nie będziemy raczej pić. Jeszcze musimy coś wybrać, żeby to jakoś wyrównać. Tylko nie wiem co. Nadwaga? Nie. Zadumany plus 2. Podatność na choroby na pewno, nie? Nie wybierajcie tego. Tchórzostwo? Może nawet i to. Niezdarność. To też nie. Ho, ho, ho! Coś nie chce mi się tutaj... Kurczę, nie wiem. Unlucky wybierzemy. I już. Dobra. Graj. No, więc. Ja się poprawię na krześle. Jeszcze sobie popiję Barna. Najlepszy energetyk na świecie. Nie robię żadnej reklamy. Po prostu lubię Barna. A was, no hop, po prostu lubię. Ale tutaj jest samouczek, opanuj się, nie biegaj, ludzie z precyzją, bla bla bla. Wiecie co? Brakuje mi tutaj innych NPC-tów. Mieli być dodani dawno, ale jakoś ich nie widzę. No ale mamy grę. Jest to gra z góry. Jak widzicie sami, z dosyć fajnym soundtrackiem, dosyć fajnie gra wygląda ogólnie.
Przeszukujemy rzeczy, możemy piec różne rzeczy, w tym lodówkę. No to mamy tutaj lody i tak dalej, i tak dalej. Możemy to wziąć oczywiście. Fajna sprawa. Jakby nie można było wziąć, no to jest raczej logiczne, że można wziąć. Weźmiemy worek na śmieci, żeby to. Nie jako główny. Włóż do pojemnika? Aha, do tego. Nie, worek na śmieci nie. Jest mały problem z tym. Gwoździe, papierosy. Weźmy. Tak samo gwoździe. Weź wszystko, worek z cementem. Nie będę potrzebował teraz tego worka. Nóż kuchenny raz dwa. O, tak. Jedna z najlepszych broni. Miałem szczęście, powiem wam szczerze, bo czasami jak biegałem, to nie mogłem znaleźć przez cały dzień, a tutaj aż dwa. No, ale jesteśmy w takim fajnym domku. Takim, jakby to powiedzieć, taki kontener jakby. Mamy tu łazienkę, fajnie. Ręcznik, witaminy. O, witaminy sobie wezmę. Ręcznik też by się przydał, jeżeli będzie mokro, będzie deszcz, to możemy się wytrzeć. No i tutaj już nic nie widzę. Fajnie, łóżko jest, możemy spać oczywiście. Musimy spać, kiedy jesteśmy. Jestem teraz gorący z tego, co widzę, dlatego ja zdejmę sweter. Gdzie tu jest sweter? Tu jest sweter. Trzeba sobie używać. O, te włosy na klacie. Boże. Farba, taśma samoprzylepna, nie będziemy brać, pędzel, no dobra, mamy tutaj broń, ten nóż kuchenny. No i ruszamy w świat, że tak powiem. Oczywiście bronie mają swoją własną wytrzymałość. Gdzie ja jestem w ogóle? Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Dobrze by było, gdybym zlucił te domy, sprawdził, czy tam nic nie ma przydatnego. Ale już widzę zombiaki, tutaj i tam. Lepiej, żeby te drzwi będą otwarte. Oczywiście są zamknięte, więc wejdziemy, spróbujemy wejść przez ok. No, dobra. Nie, Idzie, dobra. Sytuacja tu jest pod kontrolą. Okej. No więc... Spróbujmy wejść przez okno. Oj, otworzyłem okno. Przejdź przez. A, zombiaki! Sytuacja pod kontrolą. Dobra, nie obudźmy tych. Może to są zombiaki, nie wiem. Makaron błyskawiczny, garnek, cukier. O, cukier. Nie, chipsy wezmę, bo lubię. I mamy tu lodówkę. Hamburgery. Steki, jajka. Dobra. W lodówce oczywiście te przedmioty są, że tak powiem, mają większą wytrzymałość, dłużej wytrzymają, bo one będą się psuć. Makaron się nie będzie psuł. Dobra, ja stąd wychodzę. Będziemy próbować się zorientować, gdzie my jesteśmy. Nie za bardzo kojarzę to miejsce. Niestety. No ale pójdziemy wtedy tutaj. O, sieka. O, chyba wiem, gdzie jestem. Dobra. Tak, tam będzie fajny domek w lesie, taki jakbym, który może zostać moim, że tak powiem, domem, safe house'em, że tak powiem. To będzie dobry. Tu? A, chyba tak. Na razie zostawię te wszystkie domy. Dobrze będzie, jeżeli się dostanę do tamtego lasu i sobie zrobimy safe house. Przy tamtym. To jest tu? Tak, to jest tu. Chyba. To jest on, nie? Jep. A, czekaj. Zombiaki tam, dobra. Nic strasznego. Pić mi się chce. Ohoho. A zobacz, czy niczego nie ma obok. Jabłko sobie zjemy. I jeszcze, o, to jest tutaj.
Więc to jest jeden z tych lepszych budynków, gdzie możemy sobie zrobić safe house. Tutaj możemy łatwo sobie zbudować jakąś barykadę. Tylko dobrze będzie, jeżeli zabiję tutaj zombiaki. Tutaj będzie można łatwo zrobić barykadę, jak już mówiłem. Jeżeli jakieś, to mamy plac jakiś, to możemy sobie coś zbudować. Dosyć fajna sprawa. I wiecie co? Tak samo jak Minecraft, tutaj mi się też zawiesza. Znaczy frizuje, tak lagspejkuje. Ach, co, coś chyba z programem do nagrywania. O kurde. Świetnie. Wybij szybę. Nie wybij szybę. Będziemy musieli deski znaleźć i gwoździe, żeby zabić okna. Ale sobie właśnie spieprzyłem fajny ten... Zębiaki. Trzeba zabijać. A, idzie ich więcej. Bo słyszałem. A ten skąd się wziął? O, przejdź przez. Zębiaczki, one przez drzwi. No, dobra, teraz tu. Okej, niech wyjdą mi z domu, bo ja nie chcę ich mieć w domku. No chodźcie. Dobra. Lock spike. Okej, zabite wszystkie. Chyba mnie nie ugryzło nic. No to dobrze. Tu sprawdzamy, czy jest czysto. Tu jest czysto. Okej, więc tutaj mamy. Jeszcze tu sprawdźmy. Czysto, czysto. Okej. Teraz, jeżeli chodzi o... zobaczmy, czy w zwłokach mamy jakieś fajne rzeczy. Podkoszulek. O, podkoszulek. Żeby nie latać nago. A on nie będzie nas tak... Może tak powiem. No, w swetrze to będziemy się topić. No cóż, mamy ten domek. Lodówka. Więc możemy raczej schować wszystkie rzeczy do lodówki. Okej. Jeszcze to, jeszcze to. Kartka papieru? Pusty notes? Co to robiło w lodówce? A nie, to nie lodówka, dobra. Tu jest lodówka. Kurde. Weź to, weź to, weź to, weź to, weź to. Dobra. Weź wszystko. Weź. 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 I teraz do lodówki. Lodówka, lodówka. Sałatka ziemniaczana. Kaszy chyba nie trzeba wkładać, ale włożę. Że jako, że wiecie. Ogólnie żarcie, stek oczywiście musi być włożony, ręcznik nie. Puszka z fasolą, puszki nie muszą być. Kartka pogotowa, obiad, chipsy. Raczej z tych rzeczy już nic nie będzie musiało być włożone. Mamy dużo gwoździ. Jest tu szafka jakaś fajna? Ta szafka. Tu możemy chować sobie rzeczy. Naboje mamy. O, jak miło. Ale zanim zaczniemy tu chować rzeczy... Torba turystyczna. Świetnie. Zanim zaczniemy tutaj chować rzeczy... Zakryję prześcieradłem wszystkie okna. Żeby po prostu zombiaki nas nie zobaczyły. Nawet jeżeli tu nie ma okna, to i tak mogą nas zobaczyć i wejść. Dlatego lepiej, żeby nas nie zobaczyły. Zawieźć prześcieradło. O, zasuń zasłony, okej. Tu nie ma okna. Dobra. Możemy oczywiście zapalać i zgaszać światła. Fajna sprawa. Kuchenka. Stek możemy gotować, ale nie. Jest mi znowu gorąco. Mamy plecak. Kij baseballowy, zapalniczkę weźmiemy. Kij baseballowy nie jest nam potrzebny. Mamy noże kuchenne, ale... Załóż na plecy torbę turystyczną. Nie wiem, czy mogę plecak założyć na plecy też. Nie, mogę albo to, albo to. Więc pojemność 22, zmniejszenie wagi 80.
Lepsza jest torba turystyczna. To ja sobie schowam to. Znaczy tego nie potrzebuję. Makaron, kij baseballowy też nie potrzebuję. Gwoździe mi to są też niepotrzebne. Obiad gotowy zostawię. Ręcznik wyrzucę. Sweter niepotrzebny mi jest teraz. Dobra, więc teraz spróbujemy pójść sobie i może najpierw się napiję. O, ze zlewu najlepiej. Nie włącz. Pij. Dobra, napiłem się. Zjemy sobie pomidor. Ok, i teraz spróbujemy pójść po rzeczy jakieś. Niech pomyślę. Magazyny. Ja powinienem dojść do magazynów. Wiem, gdzie są magazyny, stąd. Ważne, żeby tutaj nam nic nie siedziało w tym domu, w tym w ogóle, w tej okolicy. Szkoda, że mapy tu nie ma. Brakuje mi tej mapy. Będę musiał zapamiętać po prostu, którędy, gdzie idę. I powinno być dobrze. Więc może ja dojdę do magazynów i wtedy wrócę do was. O, bo to trochę daleko jest. Okej, tak więc ja jeszcze nie doszedłem do magazynów, ale jak tak jestem w drodze, to właśnie pomyślałem, znaczy przypomniało mi się, że się robi ciemno i jest mały problem, bo jeżeli nie zdążę dojść, a jest będzie ciemno, to ja nic nie będę po pierwsze widział. Będzie naprawdę masakra, jeżeli chodzi o to. Nie mam żadnej latarki i nie pamiętam teraz, czy się szło prosto, czy w prawo. Chyba prosto. No ale cóż, zobaczymy. Może najwyżej będę spał w magazynach. O, i to by było dobre. To chyba tu. A tak, to są magazyny, ale zombiaki. Bardzo dużo tu zombiaków. I są otwarte magazyny? Nie, to nie one. Fuck. To nie tu, czekaj. Tu. Nie. Ja pierdzielę. A, przechodź. Nie jestem pewny teraz, gdzie jestem. Zgubiłem się, powiem wam szczerze. O Boże. No nie. Peszek. Może wejdę do środka i się scho... Nie wejdę. A. Kurde, nie pamiętam, gdzie to było, ale te zombiaki tam powinny zostać. O, widzicie? Jak fajnie czysto. To tu jest... Gdzieś tu w okolicy musi być. Ale... Wow! Uderzył mnie? Nie, jestem tylko senny. Tam nie. Do lasu też nie. Może to było w drugą stronę. Chyba to było w drugą stronę. No ale już jest ciemno prawie. Kurde. Masakra. Czasami tych zombiaków jest naprawdę setki. Wo. Ich nie zabijam, bo to nie ma sensu. O, to są te magazyny? Ty, to jest tu? Chyba. Nawet nie. Nie, to nie tu. To jest jakiś inny budynek. Nawet nie wiem, powiem wam, zamknięte drzwi są. O, fuck. Czy to nie jest szkoła? Nie. Są jakieś magazyny, tylko jakie? Wszystko zamknięte. O, fuck. Zobaczmy, czy tu coś jest. Tak, zgubiłem się. Wow! Prawie. Pójdziemy tutaj.
I zobaczymy tutaj. Ale tu nic nie ma. No i to jest ten problem. Dobra, więc postaram się wejść do jakiegoś budynku. Może tego nawet. I tam przeczekać, więc ja na pewno będę musiał zabić tego zombiaka. Ale ten lag spike był w takim momencie. Nie wiem, czy wy macie lag spike'i, patrząc na nagranie, czy też nie macie. Ale jest tu okno jakieś? Drzwi są zamknięte. Tego otworzyć raczej się nie da. Jak tam wejść? Okna tu nie widzę. O, jest coś. Wybidane to jest okno. Te drzwi są od tego. A to jest okno nie otwierające się. Fuck. Jak ja wybiję tu szybę, to będzie głośno. A i też było głośno, jak zabiłem tego zombiaka. Staram się mordować je bez, żeby mnie czasami nie ugryzły. Bo wtedy może być kiepsko. Dobra, zdyszałem się. Będziemy musieli wybić szybę. Okej. Zombiak za mnie wszedł? What the fuck? Lodówka! Boczek. Butelka wody. Weź. Groszek. Weź. Znajdźmy drugie... nie światło. Nic nie widzę, widzicie? To jest ten problem. Mam zapalniczkę na szczęście. Jest magazyn, taki mały. Deska. Worek z gipsem. To, co ja chcę znaleźć, to jest może na początek byłoby fajnie znaleźć siekierę. Tak, topór najlepiej. Strzelski. Zobaczymy, czy będę miał szczęście, bo łopatka ogrodnicza. Nie. Nie chcę mieć łopatki ogrodniczej, chcę mieć siekierę. Nie. O, jest! Topór strzelski. Ja, pięknie, dobra, świetnie. No, teraz możemy robić, kurde, zawieruchę. Użyj. Super. Super, mówię wam. Tu coś jest? Tu coś jest? Lina. Linę nie będziemy chcieli. Dobra, można... Nie, czy to nie jest czasami? O, zombiak tu. Aż dwa. Nie, zamknij drzwi, zamknij drzwi. Jezu! Co ja robiłem tutaj, to ja nie mam pojęcia. Jeszcze skorzystam z tego czasu, który mam. I przelotuję trochę tutaj rzeczy. O, fuck, kończy się czas. Już się skończyłem. Yeah. Toporem to się będzie zabijało, tylko że... Jestem zmęczony. O, nie ma nic za mną? Nie, dobra. Wiem, że wy gówno tu możecie widzieć, bo ja też gówno tu widzę. Dlatego chciałem się przespać, ale tutaj się nie prześpiłem, nie prześpimy, chyba że zabijemy wszystkie zębiaki. Tylko że z tym hałasem, co one robią, to śmiem wątpić. A jestem tak zmęczony, że muszę iść spać. W grze oczywiście. Fuck, prawie. Dobra, jeszcze coś? Jeszcze coś do zabicia? Ta, jeszcze są. Ale one drzwi rozwalają. Wpuszczę je, zabiję. A wtedy spróbujemy pójść spać. No chodźcie. Wow. Tak od tyłu to nie ma. Boom.
Dobra. Chyba zrobiłem wszystko. Możemy zaryzykować, raczej może przeżyjemy. Może nie. Zobaczymy. Więc ja pójdę spać sobie tutaj na kanapie. I zobaczymy, czy przeżyjemy. Jeżeli nic nam nie przeszkodzi, to jak najbardziej przeżyjemy. O, strzały słyszałem. Fuck. This shit. Gdzieś obok strzelali. To dobrze i dla mnie. Znaczy, dobrze i źle. No bo strzały to powinny zgarnąć te zombiaki, ale jednocześnie, no, przygarnąć tak samo. Baterie weźmiemy. Naboje do strzelby weźmiemy. Młotek weźmiemy. Przyda się do tego. Do budowania. Łopata! Nie, nie potrzebuję. Deski weźmiemy, tylko że deski pakujemy do tego worka. I będzie ok. Sznurek? Nie wiem, po co mi sznurek. A weźmy sznurek. Piła weźmiemy. Możemy już robić ten. Możecie też ścinać drzewa siekierą. Potem te drzewo możecie piłą na deski i wtedy te deski możecie wykorzystać do budowy barykad. Taka moja mała uwaga. Deska. Dobra, chyba mam wszystko, co potrzebuję, ale jeszcze sprawdzimy tutaj, co jest. Na górze. Gwoździe, czasopismo. W ogóle to jestem głodny. Mam tu żarcie, nie? Groszek. Co jest? O, jeszcze wyżej możemy wejść. Zapalniczka, drut kolczasty. Jak najbardziej. A, dach. Świetnie, możemy sobie tu spać na tym, lub możemy też budować ogólnie rzeczy teraz. Jak mamy młotek, możemy drzwi zrobić, framugi, ramy okna. No, możecie cały swój dom zrobić, nawet bar. Fajna sprawa, nie? Beczki na deszczówkę, do zbierania deszczówki, jak sam to pisze nazwa. Fajna sprawa. No i światła. Jest crafting, jest crafting. Dobra. Wtedy to by było wtedy tyle. Wtedy to by było wtedy tyle, tak. I mam. Niektórym się pewnie ta gra podoba, niektórym się nie podoba, niektórzy są neutralni co do tego. Kolejny topór strażacki weźmiemy, bo ten mi się może popsuć. Gra jest bardzo w porządku. Bardzo miła. Miło się mi w to gra, bynajmniej mi. Tylko że brakuje tu kilku drobnych rzeczy. No nie ma jeszcze tutaj takiego jakby multiplayera. O, zombie na mnie wskoczył. Co jest problemem, ale jest mod, który umożliwia dołączenie innych osób do własnej rozgrywki. No i są jeszcze inne modyfikacje typu na przykład, że trawa z biegiem czasu, kiedy jesteście na tym sejwie, świecie, czy jak to tam powiedzieć, no to będą wam rosły, będzie wam rosła trawa wszędzie, po ulicach, będą drzewa wam rosły nowe, ściany będą pękać powoli, takie tam sprawy, wiecie. Jest też modyfikacja, która umożliwia włamywanie się przez drzwi, że możecie albo łomem wyważyć drzwi, albo też możecie wytrychem otworzyć. Oczywiście łomem jest dużo głośniej. No i no jest bardzo dużo tego, ja bym to mówił i mówił, a to i tak by do was nie dotarło, więc to by było wtedy na tyle. Raczej. Albo jeszcze nie.
dojdziemy do mojego domku i wtedy wam pokażę, jak to wygląda, jak się zabije deskami okno. Ale to jest raczej no, zrozumiałe, jak to wygląda. A już jestem blisko nawet. Patrzcie, to jest tu? Nie, to jest tam jeszcze dalej. Dobra. Dobra, właśnie dochodzimy do mojego, że tak powiem, safe house'a. No i teraz mogę ten śmietnik przechowywać? Mogę. Przechowywać, kurde. Przeszukiwać. Dobra, więc mamy dom. Mamy deski raczej tutaj w głównym tym inwentory. Tak, deski tu są. Młotek jest. Deski chyba tu były. Więc wkładamy deski do głównego ekwipunku. Gwoździe tak samo. Trochę to trwa. Trochę. Gwoździe. Już jestem przeciążony. I teraz zabarykaduj. Raz. Dwa. Okej, okay, jeszcze może mogę wstawić jeszcze jedną deskę, bo mam tu chyba deskę. Buty, spodnie, gwóźdź. Nie mam deski. Oho. Ale mogę zrobić deski, to może wam pokażę jeszcze deski, jak się robi deski. Tak, żeby już było kompletne wszystko. Robi się ciemno, ale... No cóż. Stoimy przy drzewie. Rąbiemy drzewo. Ej, ja to robię młotkiem, kurde. Dobra. Tak nie mogę, użyję wręcz tak, okej. Okay. Dobra, jeszcze raz. Bum, bum, bum. Okej, okay. Mamy drzewo. Bal drewna. Teraz weźmiemy jeden tylko, bo z jednego są chyba trzy deski. Już jestem przeciążony, bo to jest super drogie. Znaczy drogie, ciężkie. I teraz mam tutaj piłę? Nie, piła jest tu. Potnij bal drewna. Okej, okay. Już? Deski? Mam tak, trzy deski, okej. Okay. No i barykadujemy dalej, barykadujemy. Hihi. Pięknie. I jeszcze jedno, czemu by nie? Bo to jest uszkodzone okno. Pięknie. Mogę jeszcze? Nie. To już całe okno jest. No i jesteśmy bezpieczni. Tak, moi drodzy. Jesteśmy bezpieczni. Chyba nawet nie jest tu potrzebna ten zasłona. Bo to jest raczej bez sensu, żeby tu była ta zasłona. No ale jest okej, okay, bo ja tu nie mogę patrzeć się przez to, nie? Nie, nie mogę się przez to patrzeć. Mogę tu się przez to patrzeć, jak rozsłonę. Widzicie, mogę tu patrzeć. Ale tutaj. Już nie mogę. Ha! Fajna sprawa. No i możecie oczywiście budować rzeczy. I deski potrzebne. Dobra. I jeszcze jedna sprawa. Tutaj macie umiejętności. Zabijając zombiaki, biegając sprintem, jakie tam zdobywacie umiejętności i możecie potem sobie na przykład do sprintu dodać albo do mojego ostrza, w moim przypadku, bo siekiera jest tylko ostrza. Rolnictwo, gotowanie, stolarstwo, te wszystkie macie rzeczy i tego się uczycie robiąc to. Czyli na przykład przeładowywanie też. Szybciej przeładowujecie później. Dobra, to było wtedy tyle. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Pa, pa!